Witamy na pierwszej części konferencji prasowej. No, jest z nami trener drużyny Górnika Polkowice, Janusz Niedźwiedź. Witam, trenerze. Witam. Proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego meczu. No, jesteśmy niezadowoleni oczywiście, bo nie z takim zamiarem przyjechaliśmy. Byliśmy gdzieś tam blisko tego, żeby swój cel osiągnąć i ten początek sezonu, żeby lepiej zacząć, ale no nie udało się. Życie jest przewrotne. Nasz karny, który mógłby w podobny sposób tylko na naszą korzyść przechylić sytuację, później karny w drugą stronę i mimo, że walczyliśmy do ostatnich minut, nie udało się tego wyniku odwrócić, żeby przynajmniej zremisować. Zaczęliśmy pracę 3,5 tygodnia temu, tak naprawdę tej pracy jest sporo, więc z zespołem wrócimy. Kolejny tydzień popracujemy nad tym, co nie funkcjonowało. Na pewno było zdecydowanie lepiej niż 2 tygodnie temu, niż tydzień temu w meczu z Arką, więc jest cały czas progres, ale no, tak jak powiedziałem, niezadowolenie jest i na pewno będzie, bo przegraliśmy mecz, który tak naprawdę nie musiał się tak skończyć. Teraz ważna będzie reakcja drużyny, jak zareagujemy w kolejnych meczach. Dziękuję. Dziękuję. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener drużyny Stal Rzeszów, Marcin Wołowiec. Trenerze, proszę o krótkie podsumowanie spotkania. No, spotkanie na pewno dramatyczne w swoim przebiegu, ale zasłużone nasze zwycięstwo. Mecz charakteryzował się dość dużą walką, ale ta pierwsza połowa była w naszym wykonaniu trochę nieudana. Strzeliśmy bramkę, oczywiście tam była pozycja spalona, no, można to było lepiej troszeczkę się ustawić do tego i wygrywać 1-0 i minutę później przegrywaliśmy 1-0, natomiast to w drugiej połowie się odwróciło, bo był karny przeciwko nam, ale Kaczorowski zrobił to, co powinien robić bramkarz i pomógł zespołowi dzisiaj w tym trudnym momencie, a to później zaowocowało tym, że wykorzystaliśmy rzut karny przyznany dla nas i bardzo się cieszymy, bo od dłuższego czasu nie potrafiliśmy odwrócić meczu, jeśli przegrywaliśmy i dzisiaj się to stało. Mam nadzieję, że ten charakter drużyny się kształtuje i będzie się niedługo już tylko stabilizował na wysokim poziomie. Co jeszcze, no, chciałem pogratulować naprawdę moim zawodnikom, bo dzisiaj był ciężki dzień do grania, ale wygraliśmy fajnie, że weszliśmy w ten sezon z 3 punktami, poprawimy błędy. Chciałem też podkreślić tylko to, że też od niepamiętnych czasów wyszliśmy dzisiaj z 3 młodzieżowcami na boisku, a myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie tych chłopaków jeszcze więcej i na tym będziemy też budowali nasz zespół.